Zakończył się mecz pomiędzy Pogonią Siedlce a Miedzią Legnica. Miedź pokonała Pogoń 3-2, a z nami jest były zawodnik siedleckiej Pogoni, obecnie pomocnik Miedzi Legnica, Rafał Augustyniak. Rafał, drugi raz wracasz tutaj do Siedlec, najpierw z Wigrami, wygraliście, dzisiaj z Miedzią też, więc można powiedzieć, że udane są te twoje powroty do Siedlec tutaj na pierwszoligowych boiskach. Tak, na pewno miło wspominam ten czas spędzony tutaj w Siedlcach, dużo mi bardzo pomógł, ale cieszę się też z tego, że udaje mi się wygrywać tutaj. Szkoda, że dzisiaj nie zagrałem od pierwszej minuty, ale na pewno Pogoń postawiła nam ciężkie warunki dzisiaj. Grali naprawdę bardzo dobrze, tyle to tym bardziej cieszymy się z 3 punktów. No tak jak właśnie mówisz, trudny mecz, trudne warunki też dzisiaj do gry, bo ten rzęsisty deszcz pewnie trochę przeszkadzał. Jak jeszcze ocenisz ten mecz właśnie, bo przegrywaliście 2-1, mimo to zdołaliście odwrócić losy meczu. Tak, szacunek dla chłopaków, że mimo tego, że 2 razy przegrywaliśmy, 2 razy doganialiśmy wynik, wyszliśmy na sam koniec na prowadzenie. Na pewno boisko też nie pomagało, bo było widać, że było bardzo grząsko, ten deszcz też przeszkadzał, ale taka jest piłka, warunki ciężkie, wiadomo, że już październik jest, zaraz listopad, więc coraz gorzej będzie, nie będzie lepiej, dlatego tym bardziej się cieszymy, że wygrywamy. Właśnie wygraliście i przynajmniej na moment wskoczyliście na fotel lidera, a na fotel lidera już na stałe, nie oglądając się na innych, będziecie mogli wskoczyć za tydzień, bo czeka Was wyjazd do Chojnic na mecz z Chojniczanką. Tak, Pogoń Siedlce pokazała, że tam można wygrać, więc my też na pewno będziemy tam jechać po 3 punkty. I mamy nadzieję, że już na stałe zagościmy w czubie tabeli i do końca sezonu już tak będzie. Z nami jest teraz kapitan Miedzi Legnica Wojciech Łobodziński. Dwukrotnie przegrywaliście dzisiaj, dwukrotnie podnieśliście się z kolan i wywozicie tutaj cenny komplet punktów po, chyba trzeba przyznać, bardzo trudnym meczu. No trudnym, ale sami sobie sprokurowaliśmy tą sytuację na boisko, która była, bo od początku graliśmy dobrze w piłkę i 2 prezenty praktycznie oddaliśmy, gdzie przy pierwszej wystawiamy na 16 piłkę przeciwnikom, a druga rzut karny. No już nie wiem, czy był, czy nie był, ale bramka wpadła, także ten mecz powinien zupełnie inaczej wyglądać, ale szczęśliwie się skończył. Dużo było nerwowości na boisku, właśnie pomijając już te pojedyncze decyzje sędziego, właśnie tak jak mówisz, że trudno jest to ocenić, ale jak ogólnie ocenisz pracę arbitra, bo tak właśnie dużo piłkarzy doskakiwali do sędziego, tak jakby trochę nie czuł gry, jaka jest twoja ocena z perspektywy Murawy? No nawet między sobą rozmawialiśmy z kolegami z Pogoni, że niektóre decyzje w obie strony oczywiście były dziwne i po prostu sędzia raz dawał kartki za przewinienia, później nie dawał, raz dawał karne, nie dawał, także no myślę, że dużo pracy, młody chłopak, dużo pracy przed nim, bo my piłkarze od nas się wymaga na boisku, ale myślę, że od sędziego również się wymaga przygotowania, bo jeżeli ktoś, nie wiem, nie radzi sobie nawet czy sędzia z tablicą świetną, no to, czy z doliczonymi minutami, no to już jest problem. No ale życzę mu powodzenia, bo jest młody i myślę, że jeszcze nie jeden mecz dobry zasędziuje. No słyniecie z tej dobrej ofensywnej gry. Dzisiaj znów zaaplikowaliście rywalom 3 trafienia. Za tydzień wyjazd do Chojnic na mecz z Chojniczanką i tam wydaje się, że kolejne arcytrudne spotkanie przed Wami i tam już na 100% będziecie mogli wskoczyć na fotel lidera, bo teraz jesteście przynajmniej tymczasowo, musicie czekać na odpowiedź Chojniczanki. No powiem tak, że chyba nie było jeszcze łatwego meczu. Być może niektóre się trochę lepiej układały, jak z Sosnowcem, gdzie szybko strzelaliśmy bramki i później wysoko wygrywaliśmy, ale tak naprawdę nie przypominam sobie łatwego meczu. Oczywiście w każdy mecz podobnie wygląda, gdzie kontrolujemy raczej grę, bo te umiejętności są po naszej stronie, ale no tak jak Pogoń czy inne zespoły mają na pewno jakości w swoich zespołach i mają przede wszystkim tą determinację, dlatego my musimy odpowiedzieć oprócz tego, że tą wysoką jakością to również determinacją. Z nami jest teraz napastnik Pogoni Adrian Paluchowski. Adrian, no dzisiaj przegrywacie niestety u siebie 2-3 i cały czas gdzieś tam przed własną publicznością no nie możecie się przełamać, mimo że dzisiaj no wydawało się, że było bardzo blisko. Tak, było bardzo blisko. Myślę, że zagraliśmy całkiem dobre spotkanie. No niestety nie udało się dociągnąć tego prowadzenia do przerwy. No niestety tak się zdarza. No szkoda, że u siebie nie możemy zacząć punktować, wygrywać, ale teraz kolejny mecz przed nami, tam trzeba będzie szukać punktów. Trzeba szukać punktów w kolejnych meczach, ale jeśli chodzi o twoją formę, no to 3 ostatnie mecze ze strzelonym golem, też wywalczony rzut karny, więc trzeba powiedzieć, że ta twoja forma chyba może być z niej osobiście tutaj zadowolony. Tak, cieszę się, że w końcu zacząłem grać, zacząłem strzelać, no niestety teraz będę miał tydzień wolnego, bo dostałem 4. kartkę dzięki panu sędziemu, także teraz no, będę musiał chwilę odpocząć. No tak, ty musisz odpocząć, ale drużyna jedzie do Niepołomic na mecz z Puszczu. Z Puszczu, która jest najlepszą drużyną minionego właśnie miesiąca, w październiku najwięcej zdobyła punktów i jakbyś tak miał ocenić, co trzeba zrobić, żeby tam, no mimo że bez twojej pomocy, co trzeba zrobić, żeby tam zapunktować?
trzeba zagrać zdecydowanie i agresywnie i myślę, że z każdym możemy wygrać. Jesteśmy mocniejsi, tak jak patrząc na punkty, lepiej punktujemy na wyjazdach, także myślę, że ten mecz jest otwarty i nie jedziemy tam w skalę skazani na porażkę. Dziękuję bardzo.